Dzień dobry, kochani. Co to jest? No, wszyscy wiemy i nie trzeba tego specjalnie tłumaczyć. To jest jemioła. Roślina kiedyś bardzo ważna i bardzo często stosowana, a teraz już niemal zapomniana, jeśli chodzi głównie o jej działanie lecznicze. A przecież pisał już o niej w III wieku przed naszą erą, wychwalając jej właśnie jej właściwości lecznicze, Teofrast, czyli uczeń Arystotelesa. Nam kojarzy się tylko ze świętami i całowaniem pod jemiołą, a ja chciałabym Wam dzisiaj przybliżyć ją, jej właściwości, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania dalej. O, ja znalazłam tutaj taką, chodźcie, pokażę Wam, ona jest trochę dalej, bo chciałam tutaj, ale tutaj mi tak słońce świeciło i myślałam, że będzie zły kadr, bo chyba z tego drzewa podczas wiatru spadła jemioła. Znalazłam ją właśnie na spacerze. Ładna, prawda? I jemioła ma w sobie coś tajemniczego i coś pięknego zarazem, nie sądzicie? A teraz Wam opowiem w ogóle, co to jest za roślina, ta nasza tajemnicza jemioła. Tu się tak za nią skryłam i będę opowiadała. Jemioła to jest roślina z rodziny sandaławcowatych. O dawniej to była też rodzina, a właściwie podrodzina jemiołowatych. I gdzie ona występuje? Występuje niemal na całym świecie, bo od strefy tropikalnej przez całą Afrykę, Azję i Europę aż do Australii. Natomiast w Polsce jedynym gatunkiem jemioły jest jemioła pospolita i o niej właśnie będziemy mówić dzisiaj. Zdjęłam czapkę, bo już w powietrzu jakaś taka wiosna jest i postaram się, żeby mi cały czas, schowałam się tutaj pod brzuszką, żeby mi cały czas ta jemioła towarzyszyła. Kochani, jemioła, ten gatunek jemioły pospolitej występuje w całej Europie, a także w południowej i w zachodniej Azji. Jemioła należy do roślin pasożytniczych, aczkolwiek właściwie sama jest półpasożytem. Dlaczego półpasożytem? Bo ma zdolność do, sama jemioła, ma zdolność do fotosyntezy, natomiast wodę i sole mineralne uzyskuje od drzewa żywiciela, gdzie za pomocą takich sawek, którymi wrasta w drzewo, właśnie tę wodę i sole mineralne od drzewa wyciąga, a potem te ssawki wytwarzają też, znaczy potem wytwarza też w drzewie korzenie. I co roku powstaje kolejne rozwidlenie na jemiole i po tym my możemy poznać wiek rośliny. A żyje ona długo, bo nawet od 30 do 40 lat. A do larek się dobiera do kilka. Do larek, całe drzewa będzie niedługo z lasu przynosił ten dolarek. No dobra, wracamy do jemioły. Będę tak z tym wielkim wiechciem stała, więc wzięłam sobie tylko kawałeczek, a Wam będę opowiadać. Jemioła kwitnie od lutego do kwietnia, a jej owoce dojrzewają jesienią albo wczesną wiosną. Zbiera się je od grudnia do lutego właśnie, czyli teraz, zaraz Wam te owoce pokażę. A czy Wy wiecie, skąd wzięła się nazwa ptaszka, którego zwiemy jemiołuszka? Tak, tak, tak. Właśnie dlatego, że te ptaszki i jeszcze dodatkowo paszkoty, one połykają całe owoce i tym samym pomagają rozprzestrzeniać, co ja się dzisiaj tak mylę, rozprzestrzeniać się jemiole na duże odległości. Ponieważ pozostałe ptaki tego nie robią, pozostałe ptaki dziubią tylko te owoce, a miąższ, który się z nich wydostaje, przykleja się do drzewa i powoduje, że kiełkują z nasion nowe osobniki. Jemioła rośnie na drzewach zarówno iglastych, takich jak sosna, świerk, jodła czy modrzew, ale z mojego doświadczenia i chyba z Waszego też, piszcie mi zresztą w komentarzach, wynika, że głównie jednak na liściastych, jak topola, wiąz, jabłoń. Natomiast uważa się, i o tym Wam jeszcze powiem a propos potem historii i magii, że ta jemioła, która rośnie na dębie, ta z dębu, jest najbardziej bogata i wartościowa, jeśli chodzi o jej działanie lecznicze.
Więc na tych drzewach rośnie i co ciekawe, nie na młodych drzewach, tylko na tych, które mają około już 15 do 20 lat. I w zależności od żywiciela, na którym się znajduje, wykazuje odrobinę inne właściwości, odrobinę inne proporcje tych związków czynnych, które się w niej znajdują. A jak wygląda? No właśnie, bardzo proszę, Kasia pokaże. Jest rośliną zimozieloną i pęd jej rozgałęzia się tak, że przyjmuje kulisty, o, widzicie, no zresztą wszyscy wiemy, kulisty pokrój. Korzenie to są właśnie te ssawki, o których mówiłam, a liście ma takie długości od 3 do 8 cm i szerokości około 1 do 2, są grube, szeroko lancetowate, widzicie? To lancetowate, dlatego że te żyłki liścia tak idą wzdłuż liścia. Całobrzegie, zaokrąglone, może też jakiś inny weźmiemy, taki bardziej, o. Zaokrąglone, naprzeciwległe, czyli tutaj widzicie na przykład, że jest parami, tak? Naprzeciwko, jest w parze. Naprzeciwległe i właśnie osadzone parami. Kwiatki są niewielkie, ale bardzo za to mają miły zapach i bardzo dużo mają nektaru. I z nich powstają owoce, właśnie te tutaj owoce, białe lub żółtawe, okrągłe albo jajowate, to w zależności od tego, jaka tutaj jest ta jemioła, które mają w sobie śluzowaty, taki miękki miąższ i jedno nasionko. Proszę bardzo. Tutaj nasz pies leśny zwierz, który pastwi się nad kolejną gałęzią. A moi drodzy, co się znajduje w jemiole? Jakie związki czynne? W jemiole znajdują się znane już nam dobrze z różnych roślin flawonoidy, ale są też aminy, takie jak cholina albo histamina, są triterpeny, są kwasy organiczne, takie jak kwas kawowy albo kwas ferulowy, który jest istotnym kwasem w pielęgnacji skóry. Wiem coś o tym, bo też go używam w jednym ze swoich kremów i naprawdę ten kwas ferulowy daje super rezultaty. Są polipeptydy, na przykład wiskotoksyny, szczególnie odpowiadające za właściwości cytotoksyczne, czyli przeciwnowotworowe jemioły. Są wreszcie fenylokwasy i są glikozydy, z których jeden, słuchajcie, to jest ciekawa rzecz, eleuterozyd E, tak się nazywa, i jest to związek charakterystyczny dla rodziny Eleuterokokus, czyli rodziny, do której należy między innymi Eleuterokok kolczasty, czyli rzęszeń syberyjski, który jest adaptogenem z niesamowitymi właściwościami prozdrowotnymi. O! A w jaki sposób i do czego my wykorzystujemy jemiołę? To ja już Wam mówię. Związki proteinowe, w których w jemiole jest sporo, peptydowe, lektyny i część związków aminowych, to są związki, które giną zarówno w gorącej wodzie, jak i w stężonym alkoholu. Więc jemioły w ten sposób raczej nie przerabiamy. Oczywiście jak tak zrobimy, to zostaną w nich niektóre substancje czynne, ale giną te, o których przed chwileczką mówiłam. A to są substancje, które wykazują właśnie silne działanie cytotoksyczne, przeciwnowotworowe, czyli na przykład wiskotoksyny, które co robią? Niszczą komórki rakowe w bardzo krótkim czasie. A dlaczego? Ponieważ stymulują aktywność limfocytów, między innymi takich limfocytów NK, zwanych natural killers, fajna nazwa, oraz na przykład cytokin. I w ten sposób zapobiegają nie tylko nowotworom, ale przerzutom. Podobnie zresztą na te związki wpływa podawanie doustne. Dlatego na przykład w leczeniu nowotworów, bo właśnie o tym teraz mówię, wyciągi z jemioły stosowane są podskórnie i stosowane są domięśniowo, a na przykład maścią z owoców jemioły smaruje się nadal guzy nowotworowe zewnętrzne. I to bardzo ponoć pomaga. No ja sama nie próbowałam akurat, ale takie są zdania i tak piszą nawet fitoterapeuci znani o jemiole.
przeprosiłam czapeczkę, bo to jednak słonko zaszło i nie jest taka wiosna. Słuchajcie, właśnie a propos fitoterapeutów, to miałam na myśli doktora na przykład Henryka Różańskiego. I ten sam doktor Różański zaleca na przykład robienie maceratu z jemioły. Maceratu, takiego, że jak to robimy? Że musimy najpierw zmielić jemiołę i doktor Różański mówi, że ona bywa twarda, więc najlepiej robić to w takiej tradycyjnej maszynce do mielenia mięsa, bo jak się zrobi w takich elektrycznych, to być może mogą nam się wyłamać albo w najlepszym razie stępić te ostrza. I jak już zmielimy tę jemiołę, tak, to co robimy? To zalewamy ją letnią albo zimną wodą, także to jedna łyżka tej substancji roślinnej na 200 ml wody i odstawiamy na 8 godzin. I potem pijemy od 3 do 4 razy dziennie po 100 ml. I co robi taki macerat? Taki macerat, moi drodzy, obniża nam ciśnienie krwi. Taki macerat uszczelnia i wzmacnia nam naczynia krwionośne. Taki macerat działa wreszcie immunostymulująco, czyli podnosi naszą odporność. Tylko powtarzam zawsze, że z tymi substancjami czy środkami podnoszącymi odporność powinny uważać szczególnie osoby z chorobami autoimmunologicznymi, czyli chorobami z autoagresji, ponieważ my wspierając nasz organizm, wspieramy go również w walce z samym sobą, czy w walce przeciwko sobie, tak? Więc musimy uważać. Ale taki macerat działa też uspokajająco, działa przeciwkrwotocznie, na przykład w nadmiernych krwawieniach miesiączkowych można go stosować, a co się z tym wiąże, też zwiększa krzepliwość krwi. Dlaczego mówię, że w zimnej? Bo potraktowanie tej jemioły gorącą wodą, ono spowoduje, że do akcji jakby wejdą głównie flawonoidy, co to nie jest też złe, ale taki napar będzie miał działanie jakby jedynie przeciwzapalne, działanie rozkurczowe, działanie lekko uspokajające, natomiast te wszystkie inne związki w tej gorącej wodzie nam zginą. Natomiast takie papki z owoców jemioły mogą być również stosowane, czy być wspomagająco w leczeniu chorób skórych, takich jak trądzik, takich jak łuszczyca, takich jak choroby alergiczne, takich jak AZS na przykład i inne infekcje skórne. Moi drodzy, a jak dawniej wykorzystywano jemiołę? No właśnie, stosowano ją jako środek przeciwkrwotoczny, środek rozkurczowy, natomiast ciekawe jest, że stosowano ją również przeciwko pasożytom. A na koniec powiem Wam trochę o wierzeniach i o magii z jemiołą związanych. Słuchajcie. Jemioła kwitnie zimą, tak? Więc starożytni druidzi, czyli celtyccy kapłani, uważali ją za święte zioło, za dar bogów, który łączy niebo z ziemią. I właśnie oni otaczali szczególną czcią jemiołę, ale tę rosnącą na dębach. Ścinano ją podczas rytuałów złotym sierpem, a pod drzewem umieszczano białe prześcieradło, na które ona spadała, gdyż wierzono, że w zetknięciu z gołą ziemią taka jemioła utraci swoje właściwości. A jeśli chodzi o to całowanie, tak? W ogóle zwyczaj wieszania jemioły nad progiem przy wejściu pochodzi z krajów nordyckich, gdzie w ten sposób robiono, aby zapewnić domowi zgodę, miłość, szczęście i ochronić go od demonów, złych duchów i złej energii. Natomiast zwyczaj całowania pod jemiołą pochodzi najprawdopodobniej z XVII-wiecznej Anglii. W 1820 roku Washington Irving opisał ten zwyczaj właśnie całowania pod jemiołą jako część bożonarodzeniowej tradycji angielskiej wraz ze zbieraniem się wokół płonącego polana. Oni mieli jakieś takie tradycje. Ja nie wiem, czy ktoś z Was jest biegły w tradycjach angielskich. Może powiecie mi, jak to wygląda. Natomiast mężczyźni po każdym pocałunku pod jemiołą zjadali jeden owoc z jemioły i wierzyli, że po ostatnim, który zjedzą, otrzymają dar
płodności. Zresztą to zagadnienie ma też odzwierciedlenie w Japonii, gdzie właśnie jemiołom leczono niepłodność u kobiet. Być może dlatego, że ten biały, taki lepki sok, który jest w środku i miąższ, uważany był za boskie nasienie. No to moi kochani, jemioła, już wiecie o niej wszystko albo prawie wszystko, bardzo dużo. My z Dolarkiem idziemy do domu, bo dzisiaj kręcimy tak na popołudniowym spacerze, więc nam jest troszeczkę już chłodno. Ci, Dolarku? 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 Chłodno ci jest? A. Dolarek się zawsze cieszy i jemu nigdy nie jest zimno. On jest takim małym kaloryferem. Dobra. To w takim razie, kochani, trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa, pa.